Cześć, jestem Valeria, witajcie na moim kanale. Dzisiaj razem z Wami chcę wypróbować nową kolekcję marki Nabla, Miami Lights. Ja nie mam całej kolekcji, ale mam paletkę glitterów, róż do policzków w odcieniu Independence, bronzer w odcieniu Dune i błyszczyk do ust w odcieniu Toxic Love. Makijaż oczy i twarzy częściowo jest zrobiony. Paleta wygląda przepięknie. Powiem Wam, że to nie będzie test pierwsze wrażenie, bo wczoraj już wypróbowałam te glittery na powiece. Dzisiaj chcę użyć tego odcieniu, który się nazywa Muses. Mam nadzieję, że dobrze czytam tą nazwę. Będę nakładała ten odcień takim płaskim pędzelkiem. I ja wiem, że lepiej byłoby nakładać ten glitter na specjalny klej do glitterów, ale ja nie posiadam taki, więc będę po prostu nakładać na cienie. I zobaczymy, bo wczoraj jak próbowałam taki sposób, to powiem Wam, że nawet się sprawdziło. Bardzo mała ilość glitterów opadła mi pod oczy, więc... Bardzo ładny ten odcień. Różowy, ale drobinki w sobie ma takie fioletowe, trochę złote, niebieskie. Bardzo ładny. No i widzicie, że nawet żadnej drobinki nie mam pod okiem. Przyciemnię sobie tutaj zewnętrzny kącik matowym, brązowym odcieniem i chcę też zrobić kreskę. Dobrze, ja skończę makijaż tego oka troszkę później. Na razie chcę wypróbować na tym oku inny kolor glittera. I ja myślę, że wypróbuję ten. Na drugim oku postaram się zrobić coś podobnego do Hollow Eyes. Zobaczymy, jak mi pójdzie. I od razu powiem Wam, że on ma najbardziej kruchą konsystencję z tych wszystkich glitterów, bo nawet jak nabieram go na pędzel, to on od razu jakby troszkę rozpada się na na części, jeśli mogę tak powiedzieć. I ja go nakładam i tak troszkę jakby wciskam powiekę. Ależ on ładnie wygląda. I on ma, dlatego że ma taką inną konsystencję, bardzo kruchą, więc te części, te drobinki, które są większe, to oni też fajnie nabierają się na pędzel, a w tym odcieniu różowym to konsystencja jest bardziej zbita i bardziej maślana, więc te większe drobinki to praktycznie się w ogóle nie nabierają na pędzel. Dobrze. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Zresztą widać też tutaj, że sporo tych dużych drobinek trafiło na moje oko. Ładnie. Mi się podoba. Dobrze, na razie przejdziemy do makijażu twarzy. I tutaj ja mam bronzer w odcieniu Dune.
bronzer i róż do policzków mają w sobie takie malutkie, rozświetlające drobinki, ale nie szkodzą, ani nie są aż takie zauważalne. Po prostu na twarzy ten bronzer wygląda bardziej jak satynowy bronzer, nie matowy. Fajnie się rozprowadza i można jego stopniowo nakładać, zwiększając jego kolor, intensywność. I nie jest pomarańczowy, ale jest ładny. Dobrze, przejdźmy do różu. W kolekcji są dwa odcienia. Ja wybrałam odcień Independence, bo z tego, co widziałam na zdjęciach, wydawało mi się, że to jest taki bardziej neutralny odcień, ale na moich policzkach jest takie, jakby to powiedzieć, zresztą zobaczycie. Bardziej różowo morelowy, ale też piękny. Po prostu nie spodziewałam się takiego koloru. Jak Wam się podoba bronzer, róż? Ja skończę makijaż twarzy i przyjdę do Was, żeby razem wypróbować ten błyszczyk. Myślę, że na dolną powiekę też dodam glitter, ale może ten biały, który się nazywa Aries. Makijaż taki bardziej festiwalowy, powiedziałabym. Przejdźmy do błyszczyka. Powiem Wam, że ciężko było mi wybrać jeden błyszczyk, bo spodobały mi się wszystkie, ale wybrałam na razie ten, który się nazywa Toxic Love. Jest to ładny, różowy, opalizujący na złoto, taki bardzo nietypowy błyszczyk. I mamy tutaj 3 ml produktu, chociaż samo opakowanie jest bardzo duże i myślałam, że będzie tutaj standardowa ilość 5 lub 6 ml, ale tutaj jest tylko 3. No i dobra, teraz myślę, że najpierw użyję sobie kredki do ust. Konsystencja tego błyszczyka mi bardzo się podoba, bo nie jest taki bardzo lepki. Troszeczkę lepki jest, ale nie za bardzo. I na ustach mam takie wrażenie, że to jest po prostu olejek do ust, czy coś w tym stylu, ale nie błyszczyk. Więc jak dla mnie to jest bardzo przyjemny błyszczyk. Ma w sobie takie też drobinki. I jak już na przykład coś zjem, czy wypiję kawę sobie, oczywiście ten błyszczyk znika, ale na ustach zostają te drobinki. Nie wiem, czy to plus, czy minus, ale tak jest. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba ta nowa kolekcja marki Nabla. I do zobaczenia w następnych filmikach.
Pa.